Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Kuba trenuje normalnie, tak? Jest do dyspozycji naszej, tak? Często takie sytuacje mają miejsce. Beniaminkowie z reguły ten początek idą na fali, na takim pozytywnym entuzjazmie, pozytywnej energii. Tym bardziej, że Górnik wydawało się w pewnym momencie, że w pierwszej lidze, że nie awansuje, bo jednak te straty były dosyć duże. Udany finisz spowodował, że są ponownie w ekstraklasie. Zarówno drużyna, jak i kibice, przecież tam przychodzi praktycznie na każdy mecz komplet kibiców. To wszystko razem zaczęło funkcjonować od samego początku. I ten zespół rzeczywiście zasłużył sobie na punkty, czy na ilość punktów, jaką ma. Natomiast no, to jest zespół. Ja na dzień dzisiejszy, czy ogólnie można powiedzieć, Angulo sobie zapracował na taką wizytówkę, czy na rolę gwiazdy w Górniku Zabrze. Poza tym jest to kolektyw, jest to zespół, któremu się wszystko na razie dobrze układa. I starają się wykorzystać to do maksimum. Wydaje mi się, że są świadomi tego, że wiecznie to nie będzie trwało. Przypominamy sobie sytuację, nie wiem, Arki Gdynia na przykład w tamtym roku, kiedy na początku była przecież w czołówce, zdobywała punkty, a jak się to skończyło, to wiemy, chociaż zdobyła Puchar Polski i super puchar, ale w lidze nie było już tak łatwo. Tak to widzę. Z tego powodu się tak dzieje, bo na dzień dzisiejszy nie możemy rozmawiać, że w Górniku jest nie wiadomo ile gwiazd. Nie. Ten zespół funkcjonuje bardzo dobrze jako kolektyw. Czy można powiedzieć, że ten stadion w Zabrzu jest teraz takim najbardziej gorącym stadionem, bo tam Legia poległa, Arka zremisowała, taki jeden w zasadzie wynik to jest remis z Arką, który się nie powinien, można powiedzieć. No i ta atmosfera, bo tam kibiców, no frekwencja jest, no, z tego co wiem, najwyższa. Przede wszystkim o atmosferę, jaką stwarzają tam kibice. Tam rzeczywiście pod tym względem jest gorąco, a że zbiegło się to z takimi właśnie wynikami, o jakich pan wspomniał, że wygrali z Legią i z Wisłą i czują się naprawdę mocno na własnym boisku. To na dzień dzisiejszy można powiedzieć w ten sposób, że jedziemy na bardzo gorący teren, skąd nie jest łatwo wywieźć punkty. O. Przynajmniej w tej chwili. Musiałbym mnie pan zapytać później, bo powiedział pan po dłuższym okresie pracy. Na razie nie ma tego dłuższego okresu pracy. No, dłuższy niż od ostatniej konferencji. No, ale to jest... Dla mnie to jest bardzo krótki okres pracy z nami, z drużyną. Dlatego Kamil, jeśli tak mówił, jak pan tu to przytacza, to znaczy, że jest inteligentny i wie, jak to funkcjonuje i nie ma się co śpieszyć, tylko on sam musi być rzeczywiście przygotowany do tego, żeby mógł grać coraz więcej minut. No tak, na pewno trzeba będzie zwrócić uwagę na Igora Angulo, bo jest zawodnikiem bardzo skutecznym, ale również szybkim, dobrze operującym piłką, lewą nogą. Potrafi strzelać bramki głową również. Wydaje się, że jest dość kompletnym zawodnikiem, a to co pan powiedział, rzeczywiście tak jest, bo Kurzawa potrafi dograć fajną piłkę w środku pola, również Żurkowski, młody, ciekawy naprawdę zawodnik, w ogóle wydaje mi się linia pomocy dosyć fajna, Kądzior, Ambroziewicz, operują i grają piłką dosyć szybko, na 2-3 kontakty i to się rzeczywiście może podobać, a tych prostopadłych podań jest dużo, nie tylko do Angulo, ale również do Wolsztyńskiego. Także na to musimy zwrócić uwagę, bo tych prostopadłych podań jest dosyć dużo, jeśli chodzi o Górnik i wtedy, kiedy wychodzą po odbiorze piłki, robią to naprawdę dobrze i dokładnie. Trochę się nabijam syto, mówię, co ty gościu, mówię, 30 lat masz i dopiero teraz wiesz, gdzie, na jakiej pozycji najlepiej grasz, bo na tej pozycji nie grał wcześniej, a tak jak mówisz, widać, że się czuje dobrze na tej pozycji, nawet jak w meczu z Legią mówię przy zmianie, że Sito idzie na prawą stronę do boku, to gdzieś tak popatrzył ja na prawą, nie? To jakby był zdziwiony. Ale nie, ważne jest,
żeby dobrze grał, żeby dobrze się czuł, a to, że mamy taką możliwość, że grał na boku, czy nawet jak przyszedł jako napastnik, tutaj chyba przychodził, no to jest fajne, bo jeden zawodnik, jeśli gdzieś w danym momencie może grać na dwóch, czy nawet w jego przypadku na trzech, chociaż nie na dwóch, ja go nie widzę jako napastnika, no to zawsze wtedy, kiedy jest taka potrzeba, można z tego skorzystać i to jest fajne. Ale zawsze tak powinno być, nie? Że powinni chcieć wygrywać wszystko. To, że nazwa danego klubu, z którym się gra, często motywuje bardziej lub mniej, to jest logiczne w piłce. Natomiast dla mnie zawsze grają ludzie, grają piłkarze, nie nazwiska. Piłkarz z wielkim nazwiskiem, nieprzygotowany, jest po prostu słaby. Dlatego ja do tego przywiązuję wagę, a punkty z tymi mniejszymi nazwami są tak samo ważne i mają taką samą wartość jak z tymi firmami. Natomiast wygrywanie z tymi tuzami naszej ligi na pewno dodaje pewności siebie i gdzieś tam otwiera taką wizję, że o kurczę, można więcej, czy stać nas na więcej. Nie? Ale chyba zaskoczyliśmy tym, że nie chcieliśmy im pozwolić wyprowadzać piłki wtedy, kiedy było to możliwe, oczywiście z defensywy, żeby nie byli za długo przy piłce, to nam się udało. Jeśli chodzi o Górnik, wiemy, czego możemy się spodziewać, a to nie jest żadną tajemnicą, że grają agresywnie, że przede wszystkim każdy z naszych zawodników musi być przygotowany na jedną podstawową rzecz. Będziemy miał bardzo mało czasu na to, żeby podjąć odpowiednią decyzję wtedy, kiedy ma piłkę. A to powoduje, że łatwiej o stratę piłki, dlatego to operowanie piłką, podejmowanie decyzji w danym momencie będzie niesamowicie ważne, bo będzie to trzeba robić zdecydowanie szybciej niż chociażby w ostatnim meczu, gdzie styl, charakter drużyny jest inny i wiemy, że inaczej się gra z zespołami, które lubią grać piłką, nie są tak agresywne, wolą grę techniczną, a inaczej z zespołami, które grają agresywnie, które grają pressingiem i ich cechy wolicjonalne są na bardzo wysokim poziomie. Na pewno takim zespołem jest Górnik, gdzie te cechy wolicjonalne są na bardzo wysokim pułapie i agresywność i pressing również. Z tym musimy sobie umieć poradzić. Mamy Łukasza Madeja, który powiedział, że kocham ten klub, kocham kibiców, przyjęli mnie bardzo dobrze. Nie będzie to mój, jeśli oczywiście powiedział, wystąpi, pojedynek prywatny, ale paru osobom chciałbym coś udowodnić. To też jest taki czynnik mobilizujący, że oto zawodnik, który znakomicie moim zdaniem ostatnio gra, pomaga zespołowi najlepiej jak potrafi w tym, a mówiliśmy o tym, że te jego dośrodkowania przynoszą coraz więcej pożytku. To myślę taki mały, ale jednak dodatkowy smaczek tego sportu. Ja bym chciał, żeby Łukasz pokazał przede wszystkim sobie, mnie, drużynie, że potrafi grać szybciej piłką i że potrafi też pomóc drużynie w defensywie. I zostawił co to najlepsze z ataku. Tak. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.